Jak wynika z badań Prudential Family Index, niemal 60% ankietowanych uważa, że obawia się spotkania z agentem. No i taką obawę wskazują jako przyczynę, dla której nie mają ubezpieczenia na życie. Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym jest jedną z tych sytuacji, które bardzo wyraźnie mogą obnażyć małość naszej wiedzy w jakiejś dziedzinie. Ankietowani mówią, że obawiają się takiego spotkania ze względu chociażby na to, że rozmowa na spotkaniu będzie o rzeczach przykrych, jak śmierć, jak poważne zachorowanie. Druga kategoria, boją się tego, że ktoś wciśnie im produkt finansowy, którego nie potrzebują. Ostatnia kategoria, że to są rzeczy trudne i ich nie rozumieją, w związku z czym jeśli czegoś nie rozumiemy, to trudno jest wzbudzić nam chęć do tego, żeby się nad tym pochylić czy podjąć decyzję związaną z zakupem. Kontakt z agentem ubezpieczeniowym bywa dla nas taki psychicznie obciążający, bo z każdym jego zdaniem bardziej doświadczam tego, że czegoś nie wiem albo nie od razu jestem w stanie zrozumieć i takie przytłoczenie informacyjne pogarsza nasze samopoczucie. No najprościej uniknąć tego pogorszenia, nie spotykając się z agentem. W tym samym badaniu okazało się, że te obawy, które na pierwszym poziomie odpowiedzi nasi ankietowani zgłaszali, no, po bliższym przyjrzeniu się trochę kłócą się z ich szczegółowymi opiniami. Bo nagle dla na przykład 77% populacji dużych i wielkich miast w Polsce automatyczna wręcz jest odpowiedź, że bardzo chętnie spotkaliby się z agentem, który im profesjonalnie doradzi. W badaniach na przykład prowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń okazało się, że dla 40% ogółu Polaków agent ubezpieczeniowy to podstawowe źródło informacji o ubezpieczeniu. Więc ten aspekt ludzki na pewno jest ważny, co by też oznaczało, że wskazanie na agenta jako obawę czy przyczynę, dla której nie mamy ubezpieczenia na życie, pewnie gdzieś było trochę na zasadzie szukania wymówki.